Wesprzyj nas na Patronite. Twoje wsparcie ma dla nas znaczenie. W momencie, kiedy Bogdan pokazał zdjęcia z oględzin, które Komenda Powiatowa w Nowym Targu zrobiła, i porównując to z tym wszystkim, co ja już z grubsza wiedziałem, no ale przecież to jest dynamiczne. Ona tu nie leżała. A więc było przeniesienie, przeciągnięcie ciała. Dalej uważam, że nosikiem prawdy na tej ziemi jest człowiek i będę to powtarzał stale. Pokrzywdzoną była sześcio- czy siedmioletnia dziewczynka. Tam chodziło o inne czynności seksualne. I to był problem na początku. No pierwsze, że to był jeden z moich pierwszych portretów. Drugie, że to było dziecko. I sytuacja, do jakiej doszło. I co mnie uderzyło, to ona cały czas mówiła ten pan. Drodzy Państwo, po 2 miesiącach wakacyjnej przerwy wracamy z naszym podcastem Polskie Archiwum X. Dziś na pierwszy ogień naszym gościem będzie Dariusz Piekarski, człowiek, który wykonał ponad 2000 portretów pamięciowych. Darku, właśnie czy zawód rysownika policyjnego to jest zawód na wymarciu? No nie wiem, no na wymarciu na pewno nie, bo jeszcze pracuje, z tego co wiem, około 20-22 osób w całej Polsce. Więc na pewno nie. Zmieniły się techniki, sposób rysowania od, powiedzmy, obrazów składanych przez rysowane kompozycyjne, czyli rysowano składane. No a w tej chwili, no, w dobie komputerów, no, są to portrety składane, więc o wymarciu tu raczej nie możemy mówić. Raczej o zmianie techniki i sposobu przedstawiania twarzy. Panowie, wasza znajomość z Darkiem zaczęła się od pewnej sprawy o morderstwo, w której właściwie powstała potem taka fraza: dynamiczne zwłoki. Jak to się zaczęło wszystko? No tak, rzeczywiście to był rok 99, jeżeli dobrze pamiętam. Można powiedzieć, że ja byłem z takiej nowej, napływowej ekipy do Komendy Wojewódzkiej. Darek był już tam w laboratorium. Oprócz mnie było wiele takich młodych policjantów, których zasilili wtedy Wydział Dochodzeniowo-Śledczy i Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji. I pierwszym takim zdarzeniem była moja właśnie sprawa, przydzielono mi sprawę zabójstwa 18-letniej dziewczyny z okolic Rabki, która została znaleziona właściwie w bardzo wysokiej ciąży, tam na kilka dni czy tygodni przed rozwiązaniem. Dwa tygodnie przed rozwiązaniem. Tak, no, na jej ciele były liczne ślady użycia narzędzia, jak się okazało, no, siekiery, czyli takiego popularnego narzędzia w okolicach gór. To była moja pierwsza sprawa, którą w końcu udało się rozwiązać. Ta sprawa już była praktycznie przejęta przez nas w momencie, kiedy była Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa. No, żadne ślady tu nie pomogły, badania nie pomogły, był znaleziony włos, ale nie udało się ustalić DNA na zwłokach tej dziewczyny. No swoimi, my całkowicie zmieniliśmy po prostu sposób wykrywania przestępczości, a więc odeszliśmy od tej popularnej nie tylko w Polsce, ale na całym świecie retoryki o śladach kryminalistycznych. Dalej uważam, że nosikiem prawdy na tej ziemi jest człowiek i będę to powtarzał stale. I pamiętasz, Darku, udało, prawda, przyznał się jeden człowiek, prawda, który wziął, notabene ojciec nienarodzonego dziecka, który wziął od, jak on twierdził, od ojczyma,
tej dziewczyny pieniądze w zamian za to, że ją zlikwiduje. No i w nocy po jego przyznaniu się po prostu do winy, on zresztą zaprzeczył, że wziął siekierę, natomiast no, kiedy miał zadawać ciosy, po prostu nie starczyło mu sił, nie starczyło mu odwagi i twierdził, że ten, tak naprawdę tego bestialskiego zabójstwa dopuścił się ojczym, który był razem z nim. W tej całej sprawie tutaj bardzo wam pomógł Darek, tak? O co chodziło z tym właśnie stwierdzeniem to znaczy, dynamicznych zwłok? Pamiętam, że to było w fazie jeszcze, jak jeszcze nie znaliśmy sprawcy i jak ta historia się rozwiąże. I Darek mnie wtedy właśnie, pamiętam, pokazałem mu zdjęcia, prawda, które dysponowaliśmy z oględzin. U nas nie było przecież na oględzinach tego zabójstwa. I on mówi, Bogdan, popatrz, to jest, jak to nazwałeś, dynamiczne zwłoki. Dynamiczne zwłoki. Dynamiczne zwłoki, one tutaj... Jest paradoksalne, ale no to pierwsze, co przyszło mi na myśl. No właśnie, Darku, dlaczego dynamiczne zwłoki? Przede wszystkim, tak jak Bogdan wspomniał, przestaliśmy patrzeć schematami na zdarzenie. Zaczęliśmy się rozglądać. No nie powiem, że jak turyści w górach, ale z boku mogło tak wyglądać, ale myśmy szukali czegoś. Nie widzieliśmy jeszcze czego, a więc może coś obłamane, nie tak jak powinno być obłamane, może coś ruszone, jakaś zmiana w przestrzeni, która nas otacza. I w momencie, kiedy Bogdan pokazał zdjęcia z oględzin, które Komenda Powiatowa w Nowym Targu zrobiła, i porównując to z tym wszystkim, co ja już z grubsza wiedziałem, no ale przecież to jest dynamiczne. Ona tu nie leżała. A więc było przeniesienie, przeciągnięcie ciała. No i w tym momencie zapala się czerwone światełko i zaczynamy szukać, kombinować. No i tak troszeczkę to... I tak się zaczął ten po prostu nasz... Tak. Czyli to zdecydowało trochę bystre oko Darka. Nie, to prawda. Darka, ja pytałem, co znaczy, bo jeszcze wtedy, jak ty mi to powiedziałeś, tak. To ja powiedzmy jeszcze tak nie bardzo wiedziałem, tak, co no, bo to chodzi, był mój skrót prostu, myślowy. Tak. Jeszcze myśmy się też docierali, ale, że tak powiem. Tak, docieraliśmy się wtedy na tym etapie. Dopiero później mi ty tłumaczyłeś, żeby patrzeć inaczej na zdjęcia, właśnie na tą dynamikę. Nie na całość, na detale, no, na elementy. Czyli nie. Trochę na tło, tak, Darku? No to bardziej intuicja trochę, prawda, w tym musi tak. Podpowiedzieć. Jest inny sposób patrzenia, no nie tylko taki matematyczny. No prawda? Tak, no, jeżeli policjant na miejscu zdarzenia, czy osoba postronna patrzy na martwe ciało, najczęściej widzi krew. No w tym wypadku było tej krwi było, sporo. I widzi tylko to, co chce zobaczyć, krew. No w tym momencie myśmy zaczęli widzieć troszeczkę więcej, no powiedzmy jak przez jak przy lampie UV, więcej, troszeczkę więcej. Inaczej patrzeć. To jest to, co ja, to rozmawialiśmy wcześniej, tam można żartobliwie powiedzieć, że sprawca nie wyskoczy z komputera i tak samo tutaj jak Darek wcześniej powiedział, zmieniają się metody, jest postęp techniczny, informatyczny. Nie zastąpi to ludzkiego oka, ludzkiego podejścia i tak to niestety wygląda, że patrząc na to w inny sposób, żywy, nie zawsze w sposób taki właśnie typowo gdzieś tam komputerowy można zauważyć rzeczy, które komputer nie wyłowi, tak jak tutaj mówi Darek. No właśnie Darku, co wyłowił ludzkie oko właściwie? Nie, jest... przepraszam was, ale chciałbym ci zadać pytanie, bo na wstępie powiedziałeś, że no, zmienił się sposób. Metoda rysowania, prawda, sporządzania tych portretów pamięciowych. Czy uważasz, że ta zmiana jest na lepsze? Czy w tym wypadku lepsze jest wrogiem dobrego? Nie zawsze co jest stare jest złe. No, ja też... I teraz tak, po ponad dwóch dekadach pracy w policji, gdzie zajmowałem się no, między innymi, a w zasadzie głównie portretami i innymi czynnościami zleconymi, to wydaje mi się, że portret rysowany ma pewną, ręcznie, ma pewną przewagę nad składanym komputerowo. Po pierwsze, świadek ma wrażenie, że on ten portret tworzy, on jest współtwórcą, on to widzi przy mnie. Rozumiesz? Natomiast ja mam tylko podręczny katalog typów twarzy, podstawowy. I proszę o przypominanie sobie pewnych rzeczy.
te oczy tak, ale czy tak duże, czy troszeczkę zwęzić, poszerzyć, kolor oczu ustalamy z grubsza i tak dalej. Natomiast w komputerze masz bazę i dostajesz na przykład 50 nosów. Teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to ofiara, została na przykład pobita, w tej chwili zeznaje, jest zmęczona pierwszymi przesłuchaniami, rozpytaniami i tak dalej, przychodzi do rysownika i ona mi w pewnym momencie już będzie tak zmęczona, że ona mi powie to, co będę chciał usłyszeć. Czyli zrobimy rysunek. Jeżeli zaczniemy z nią i pokażemy jej te wszystkie z komputera obrazki, będzie zmęczona. Przy rysowaniu odręcznym nie. Byłem w stanie zrobić w ciągu pół godziny do 40 minut w wyjątkowych sytuacjach. Widziałem troszeczkę dłużej. Widziałem twoje dzieła i czoła chyba. Ale to jest... No i tu jest odpowiedź. Według mnie portret rysowany ma przewagę. Nie neguję absolutnie całkowicie portretów składanych, natomiast tu trzeba byłoby wyważyć proporcje, ilość dostarczonego materiału, żeby nie przesadzić z informacją. Nadmiar. Nadmiar jest szkodliwy. I tu jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, na którą się niestety, że tak powiem w cudzysłowie, łapią nawet policjanci i osoby zawodowo związani z wykrywaniem przestępstw. Chodzi o to, że portret składany komputerowo jest super realistyczny, bo to jest ze zdjęć, to są fragmenty zdjęć, nigdy nie są to w całości konkretne osoby, elementy wybrane i złożone na całość. Jeżeli jest dobrze złożony technicznie, to wygląda jak super hiper realistyczny obraz. Znaczy wprowadza błąd. Troszeczkę. Z jednej strony tak, z drugiej strony jeszcze i policjanci na to się nabierają. Coraz częściej zauważam, że są podpisywane, że jest to portret pamięciowy, ale z kolei media potrafią, przede wszystkim w prasie, obraz jest przycinany, nawet w internecie. No więc tyle, ile mają miejsca, więc jest przycinany i ten napis portret pamięciowy jest wycięty. No i następna rzecz, z kolei media czy telewizja podaje, że są w posiadaniu wizerunku sprawcy. To jest nieprawda. Jesteśmy w posiadaniu prawdopodobnego wyglądu sprawcy. A to już zaburza percepcję ludzi, do których kierujemy ten komunikat, żeby nam pomogli, czy identyfikują, rozpoznają kogoś, kto to może być. Tu jest zawężenie. Portret rysowany daje nam szersze, bo to podświadomie widać, że to jest ręcznie wykonana praca. Z jaką dokładnością jesteś w stanie odwzorować osobę, którą rysujesz, o której cię poda świadek? O, nie ma takiej skali. Ja mogę tak tylko formalnie spytać osobę, czy jest bardzo podobna, podobna, trochę podobna, wręcz w ogóle niepodobna. Jakiejś takiej większej skali nie ma. Jest to taki miernik czysto formalny. Weryfikację tego, jak bardzo zbliżyłem się do rzeczywistego wyglądu tej osoby, to jest uzyskanie od kolegów po zatrzymaniu osoby jego zdjęcia. Najbardziej aktualnego, czyli zrobione powiedzmy dzień, dwa dni wcześniej, w momencie zatrzymania. I wtedy możemy sobie przeanalizować. Jest to materiał, dla mnie zawsze był to materiał porównawczy dla mnie i do nauki, gdzie popełniłem błąd. Czy zrobiłem, czy dobrze wysłuchałem, czy mogłem jeszcze jakieś pytanie dodatkowe zadać, więc to jest cały czas tego typu. Także nie ma miarki na to. Weryfikacja jest po ustaleniu
domniemanego sprawcy. To też chyba wpływa świadek. Ja sam z siebie nic bym nie zrobił, bo proszę wziąć pod uwagę, że tu przychodziły do mnie, często zdarzało się, że ja wręcz jeździłem do osób w ich miejscu zamieszkania, mają różne podejście do policji. Osoby wiekowe jeszcze cały czas kojarzyły nas z policją. Z milicją. Były osoby, które miały naprawdę traumatyczne przeżycia z minionych lat i znowu w tym samym budynku były. Więc trzeba było je uspokoić, nawiązać z nimi kontakt, rozmawiać o czymkolwiek, jakąś tą relację złapać. Jeżeli nie zrobiłem tego w 5 minut od momentu, kiedy z biura przepustek tą osobę zabrałem do siebie, nie nawiązałem kontaktu, ewentualnie widziałem, że ta osoba nie chce mówić i raczej jest zamknięta, to rzadko zdarzało się, żeby coś wyszło. Generalnie udawało się nawiązać ten kontakt i było bardzo, no jak na sytuację, dosyć miło i spokojnie. A taki najtrudniejszy portret pamięciowy, który ty rysowałeś, pamiętasz? Jaki był dla ciebie? Jeżeli chodzi o zdarzenie, to nie. Raczej najtrudniejszy to był chyba pierwszy portret, który miałem wykonać. Pokrzywdzona była 6- czy 7-letnia dziewczynka. Tam chodziło o inne czynności seksualne. I to był problem na początku. No pierwsze, że to był jeden z moich pierwszych portretów. Drugie, że to było dziecko. I sytuacja, do jakiej doszło. I co mnie uderzyło, to ona cały czas mówiła ten pan. To w ogóle mi nie grało z zaistniałą sytuacją. W ogóle nie rozmawialiśmy o tym panu. Starałem się unikać rozmowy, żeby mi opowiadała, co tam się wydarzyło. Bo po pierwsze, to nie było miejsce i czas na to. No, chcieliśmy się skoncentrować na tym, co robimy. Ale to właśnie ten pan. To było takie, może nie traumatyczne, bo to byłoby za mocno powiedziane, ale to było najtrudniejsze, żeby samego siebie opanować i robić to, co mam do zrobienia. Od czego zaczynasz rysowanie portretów pamięciowych? No jak wspomniałem, od rozmowy najpierw. No, trzeba o sobie wytłumaczyć, co się robi, po co tu jest, w jakim celu, do czego to ma służyć. I jeżeli to się wszystko wyjaśniło, że proszę o to i o to, z zaznaczeniem wręcz nawet, że ja zadaję pytania, bo muszę, ale nie spodziewam się odpowiedzi, bo zdaję sobie sprawę, że pamięć ludzka jest ulotna. Przystępujemy. No i osoba, która opowiada mi, mówi o tym wszystkim, ona decyduje i ona o tym wie, że decyduje, kiedy kończymy rysowanie. Bo nikt nie powiedział, że to musi być śliczny, ładny portrecik, nawet rysowany. To może być szybki szkic. Ale jeżeli złapiemy cechy, to jest ta ulotność, o której mówiliśmy, prawda? Czy to będzie w terenie, popatrzymy, coś nam nie pasuje, czy tutaj. To w zupełności wystarczy. I osobom przygotowanym do odczytywania tych portretów, nie patrzenia tylko i wyłącznie na obrazek, ale zaczną zauważać pewne cechy do osób, które widziały gdzieś wcześniej. Zaraz, przecież ja tego człowieka pamiętam. Był przesłuchiwany 3 lata temu. Zresztą Bogdan, wiesz, no tak, lepiej, jak to wszystko wygląda, więc to jest... Ty pamiętam, też mnie kiedyś zaskoczyłeś, prawda, bo zadałeś mi pytanie, czy ludzka twarz jest symetryczna, czy nie. No ja ci prosto tak... No, to było podchwytliwe i tak, takie troszeczkę... Tak, w pierwszym odruchu od razu odpowiedziałem, no jak, tak, no, że oczywiście, tak, że symetryczna, i ty mi zacząłeś tłumaczyć, no, że to nie, bardzo błędne... To jest nieporozumienie. Zacząłeś mi pokazywać na konkretnych zdjęciach właśnie. Tak. No i dlatego różnimy się, więc te wyłapanie tych niuansów, my ich nie wyłapiemy. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, że człowiek patrzy nie detalami, tylko całościowo. Najpierw jest sylwetka, ubiór,
Później gdzieś tam z tyłu głowy są elementy składowe twarzoczaszki, czyli to, co nas identyfikuje i różni od innych. I w tym momencie, i tutaj możemy zacząć, czyli od ogółu do szczegółu. Jeżeli skończymy tylko na szkicu, jest dobrze, ale tak jak powiedziałem, dla osób, które potrafią czytać i rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, to jest bardzo dobre. Bo jeżeli świadek powie, że był to mężczyzna w wieku około 25 lat, jasny blondyn, 1,85 m, z garbatym nosem, no to w tym momencie już możemy się zastanawiać, ilu takich na przykład w Krakowie mamy, ilu mamy w bazie. A mamy na przykład 30, którzy by nam pasowali wzrostem. Ale blondynów, jasnych blondynów naturalnych już mamy tylko 10. Ale z garbatym nosem mamy tylko 3. I oni są w naszym, w tym momencie są w naszym zainteresowaniu. I to jest naturalna selekcja. Dlatego szkic też ma swoją wartość bojową. Ale wiesz, zgodzisz się chyba ze mną, bo ja byłem bardzo ostrożny właśnie w nagłaśnianiu niektórych szkiców właśnie twojego autorstwa, wiedząc, że włożyłeś się maksimum swojego profesjonalizmu, ponieważ jednak znając ludzi, oni często... Potrzebują. Nie, oni czasami mają potrzebę, żeby zadzwonienia i czasami masę informacji takich, no jak ja to nazywam, śmieciowych dochodzi do... Ale w tych śmieciach też można było coś znaleźć. Można było, tylko trzeba umieć wyszukiwać. Tak. Natomiast problem był taki, że wszystkie informacje traktuje się na równo, że nie ufa się policjantowi, który prowadzi daną czynność wykrywczą, że on wie, czego szuka. Tej jednej właściwej informacji, to bardzo tutaj pomaga intuicja. Natomiast przełożeni twierdzili, że trzeba wszystkie te napływowe informacje sprawdzać, prawda? I tu był zawsze ten dylemat, że energię się straci na niepotrzebne działania i tej energii zabraknie już właśnie do tego procesu wykrywczego, do kontynuacji jego i nawet do zatrzymania. I to trzeba o tym pamiętać, że nie jesteśmy komputerami, nie jesteśmy zasilani prądem elektrycznym, jesteśmy ludźmi. To jest naszą przewagą notabene. Cały czas o tym mówimy nad komputerami, nad innymi maszynami. Ale mamy też swoje potrzeby, pewne ograniczenia i o tym trzeba pamiętać w tym całym procesie wykrywczym, a często o tym się zapominało, przynajmniej w świecie policyjnym. Zresztą później pamiętasz właśnie, ta nasza przyjaźń, ta nasza współpraca jakby ugruntowała się w czasie wizji lokalnej do tego zabójstwa tej młodej dziewczyny. Ta wizja była zaraz po, bo miałem taką metodę, że zaraz bezpośrednio po złożeniu wyjaśnień przez osobę podejrzaną wsiadaliśmy w samochody, montowaliśmy sprzęt, Darek z kamerą i pamiętam, że akurat wtedy wypadła noc, prawda, tak już zmierzch, przynajmniej zaczęliśmy tego zmierzchu i ulewny deszcz, niesamowite zdjęcia. Później pamiętam, ty zrobiłeś No ale to też... Ale ten deszcz nigdy nie zapomnę, praktycznie nie było na nas... Nie było miejsca, żebyśmy nie byli mokrzy. To znaczy tak, no, z artystycznego w cudzysłowie punktu widzenia była to dramaturgia. Z drugiej strony tam nie było nic wesołego. Tak, ale pamiętasz, myśmy szli, bo potem ten człowiek, nie powiedzieliśmy tego w tej historii. Tak się pracowało. Ta dziewczyna była bardzo zakochana w tym chłopaku, w tym ojcu nienarodzonego dziecka. On notabene parał się, no, kradł samochody, był złodziejem samochodowym, o czym ona wiedziała, akceptowała to i w nocy tak się dogadał z tym, tak twierdził jej ojczymem, że w nocy po prostu zapukał do jej okna i powiedział, że policja go goniła w kradzionym samochodzie, że wpadł po prostu w krzaki, potrzeba wziąć siekierę i pomóc mu tym samochodem wyjechać i oni w trójkę poszli po prostu z tego miejsca i ta wizja właśnie od tego okienka do tego miejsca, to był kawał, tak, szmat drogi, myśmy cały czas pieszo przechodziliśmy i zadając pytania podejrzanemu, czy taką drogą szedł pan wtedy, no i dotarliśmy wreszcie do tego miejsca znalezienia tych zwłok.
Darku, wspomniałeś, że w tym zawodzie jest około 20 rysowników policyjnych. Właściwie kto kto może być rysownikiem i czy każdy policjant może być rysownikiem i jakie predyspozycje taka osoba potrzebuje? No przede wszystkim osoba, która chce zajmować się wykonywaniem portretu pamięciowego, powinna mieć umiejętności manualne, no przede wszystkim umiejętność rysowania, troszeczkę większą niż przeciętna. A więc szkoła średnia, powiedzmy liceum plastyczne, to było bardzo dobrze. Studia wyższe, no to już całkiem przyzwoicie, bardzo, bardzo dobry poziom. Zdarzają się też osoby naturalnie, z naturalnym darem, nieszkolone, ale pracujące nad sobą, które potrafią coś zrobić. Więc przede wszystkim ta umiejętność rysowania, postrzegania świata troszeczkę inaczej, umiejętność rozmowy z ludźmi w specyficznych sytuacjach. Panowie, waszym zdaniem zawód rysownika nie wymrze? Tego policyjnego rysownika. Oczywiście nie wiemy tego, prawda, jak się to potoczy, czy ten proces komputeryzacji w pewnym momencie nie spowoduje, że będą zlikwidowane, prawda, że będzie to tylko jakaś obsługa tylko tego programu komputerowego. No i w tym momencie będą to nie rysownicy policyjni, tylko osoby, które obsługują program graficzny. Ale ja tutaj uważam, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że nawet ten postęp, jeśli chodzi o komputery, odtwarzanie w ogóle wizualne osób, powinien być zawsze pod kontrolą osoby, która, tak jak tutaj na przykład Darek ma doświadczenie, czy osoby, która ma doświadczenie w rysowaniu portretów. I ta osoba powinna w jakiś sposób też współpracować przy tworzeniu tych portretów właśnie komputerowych, prawda, jakimś tym okiem ludzkim i z, tak jak powiedział Darek. Masz rację, musi być, bo nawet jeżeli... Kontakt ze świadkiem, kontakt z ofiarą, tego nie zastąpi nam komputer. Nie, no sam niczego nie zrobi. Nawet osoba, która obsługuje program komputerowy, powinna mieć umiejętności, przynajmniej znać zasady kompozycji twarzy. Nawet ten retusz, jeżeli będzie robiła, to też musi jakoś to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. No tylko tutaj jest ta sprawa tego super hiperrealizmu. No eliminowanie czynnika ludzkiego tutaj jest, ja uważam, że jest niewskazane. Nie zawsze wszystko. Także odpowiadając na pytanie. Czyli podsumowując, obawiamy się, że jednak ten zawód w pewnym momencie zaniknie i już nie będzie takich rysowników. Może nie tak. Czy zaniknie, czy nie zaniknie, to jest inny. No zostawmy to czasowi. Natomiast są nowe tendencje, ale to jest powiązanie portretu rysowanego na przykład z biologią, a dokładnie z genetyką. To też może być coś ciekawego, bo w tym momencie już są prowadzone prace na temat ustalania koloru oczu. No tutaj akurat może odbiegamy od istotnego tematu, ale zwłok, prawda, rekonstrukcji twarzy, odtwarzania wyglądu przyżyciowego i w tym momencie można, czy nawet szczątków, gdzie na podstawie badań genetycznych można ustalić, będzie można ustalić, już można, w zasadzie, tak, kolor włosów. No tak. Tu jest, tylko tu jest za dużo z kolei też jeszcze tych elementów swobodnej interpretacji. Tu dużo zależy od osoby, która to wykonuje. Od czy umie powstrzymać fantazję, bo to nie jest czysta sztuka, że ja rysuję, maluję, bo tak czuję. Tu jest dyscyplina i odpowiedzialność karna. Karna, no może nie, ale no jest odpowiedzialność przede wszystkim za to, co robiłem. Bo w tym momencie no, sam bym kopał sobie dołki pod sobą,
gdybym robił takie sobie po prostu obrazki. Tu musi być zaangażowanie w to wszystko, a wtedy jakoś to będzie i no, miejmy nadzieję, że to jeszcze troszkę potrwa i będzie przynosiło efekty. Czyli tak konkludując, nowym technologiom nie mówimy nie, natomiast ważne jest, żeby ten czynnik ludzki tutaj był najważniejszy, bo to w sumie to zło przechodzi przez człowieka. Tak no ale wiesz, no, ja patrzę na to, co się dzieje na świecie, jakie są tendencje. Ja obawiam się, że ludzkość żyje większość w systemie zero-jedynkowym, nie potrafi pogodzić zero i jedynki w jednym wymiarze przestrzennym. Albo wygra rysownik, albo wygra komputer ze skazaniem na komputer. A być może te dwa światy jednak gdzieś tam się w pół drogi spotkają. Byłoby dobrze tak, że... To byłby chyba pierwszy przypadek, gdzie jedno z drugim się połączy i wyjdzie coś z tego fajnego. Ja uważam, że człowiek na człowieku. Zdecydowanie tak. Jest jednym z takich ludzi niesamowitych, których poznałem w kryminalistyce, gdzie miałem pewność, że po prostu praca przez niego wykonana będzie służyła śledztwu i nie będę dyskutował. Ja widziałem... Widziałem to, co Darek rysował od świadków, bo uczestniczyłem razem z nim w tych czynności. Potem, jak to już była nasza rola, żeby ustalić tego człowieka i jego zdjęcia, jak porównałem portret i zdjęcie, to po prostu nie potrafiłem. I tak jak wspomnieliś. Słuchajcie, no ale tak, no, pamiętasz sytuację, kiedy troszeczkę posprzeczaliśmy się, żeby to nie było, że tak cudownie lukrowa to było między nami i tak dalej. Otóż było zdarzenie, kiedy trzeba było kompletnie zabójstwo i po 10 latach okazało się, że są świadkowie, którzy coś ewentualnie jeszcze pamiętają sytuację. No i teraz tak, Bogdan, proponowałeś mi, jedziemy, rysujemy. Człowieku, no po 10 latach spróbuj. W sumie nic nie miałem do stracenia. No będzie to jakieś kolejne doświadczenie. Nie nastawiałem się na nic pozytywnego. I proszę sobie wyobrazić, że od dwóch świadków, niezależnie, powstały dwa portrety, na podstawie których, nie wiem jak oni to zrobili, w każdym razie, po tygodniu został na podstawie wniosków o przyznanie dowodu osobistego w gminie został ustalony człowiek. Czyli okazało się, że po tych 10 latach... Który pierwszy powiadomił o tym, że coś złego się we wsi dzieje. Tak był wystraszony, że nie powiedział, co dowiecie się jutro. No i rzeczywiście jutro już cała wieś wiedziała. Złamałem tu w cudzysłowie wszelkie zasady rysowania teorii tworzenia portretu, który powinno się robić jak najszybciej po zdarzeniu. Oczywiście bez przesady, ale jak najszybciej. Po 10 latach. I pamiętam to do dzisiaj. Sytuację znasz. Znam oczywiście. Wiesz, o którym zdarzeniu rozmawiamy. I takie miejsce miało zdarzenie. Więc tutaj nie złamałem prawa. Kodeksu, nic nie naruszony, po prostu totalny, ale po prostu totalny żywioł, spróbuj, nic nie tracisz. Ale to na indywidualne to podejście było, prawda? No nie można było inaczej. Tego. Gra warta była świeczki, bo w tej chwili sprawa jest... Swoją działalnością, bo Darka zawsze traktowałem jako członka, powiedzmy, grupy Archiwum X, tylko był to biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Cały czas te przesądy i zabobony, które zastaliśmy w kryminalistyce, obalaliśmy czynem, po prostu nie opierając się tylko na książkach, na tej literaturze naukowej poświęconej tym zagadnieniu. Także jak Państwo widzą, nawet po 10 latach można odwzorować, tak, portret danej osoby. No przynajmniej spróbować. Tu się udało. Naszym gościem dzisiaj był właśnie Dariusz Piekarski, policjant z 25-letnim stażem, ponad 2000 portretów. 22 lata w służbie, ponad 2000 portretów pamięciowych. My dziękujemy za spotkanie, a jeżeli Państwo będą chcieli, żebyśmy zaprosili jakiegoś konkretnego eksperta, można to zostawić w komentarzach pod tym filmem. I bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie. To dzięki niemu możemy rozwijać projekt Polskie Archiwum X oraz pomagać rodzinom ofiar,
które od lat szukają prawdy o losie swoich najbliższych, a także przybliżać Państwu świat kryminalistyki. W sposób szczególny dziękujemy Pani Justynie Mazur, Pani Bernadecie Nakielskiej, Pani Aleksandrze Demowik, Pani Paulinie Ogrodowczyk, a także Pani Sylwii Gorzale oraz Agnieszce Grochal i Pani Ninie. Słowa podziękowania kierujemy również do Pana Stanisława Lesiuka, Pana Arkadiusza Mellera, Pana Bartosza Siwek, a także Pana Radosława Orłowskiego. Dziękujemy także każdemu z Państwa za to, że co poniedziałek jesteście z nami, zostawiacie swoje komentarze, kierujecie do nas dobre słowo, ale także kierujecie również konstruktywną krytykę. Za to wszystko wielkie, wielkie dzięki.